witajcie moi drodzy w kolejnym poradniku jeździeckim iskrowym. Dzisiaj przedstawię Wam kombinację drążków, czyli jazdy na Cavaletti w kłusie. Więc zachęcam Was do oglądania. Przedstawię dzisiaj Wam taką kombinację na krzyż kawaletek w kłusie, które możemy podwyższyć i jeździć na płasko. Przedstawię Wam różne opcje przejeżdżania tych drążków i co one tak naprawdę mogą wnieść nam do pracy z Waszym koniem. Kombinację kawaletek, którą Wam zaproponowałam, pozwala nam na prowadzenie konia, nie dość, że uaktywnienie zadu, żeby koń podnosił wyżej nogi, to jeszcze musimy pilnować wewnętrzną łydką w zakręcie i wysyłać konia do zewnętrznej wodzy, czyli nie dość, że koń aktywnie podnosi nogi do góry, mobilizujemy jego ciało, to jeszcze wyginamy jego ciało w zakręcie, tak? Czyli chcemy jak największej mobilności zadniej wewnętrznej nogi oraz całego tutaj górnej części ciała konia. To ćwiczenie pomaga jeźdźcowi też szybciej reagować, zmusza jeźdźca do tego, by był gotowy do pracy, by szybko reagował i był lekki na pomocach, ponieważ jak zaciągniemy tutaj wodzę lub za dużo łydki użyjemy, koń po prostu zrobi łuk nieprawidłowo, tak? Czyli w usztywnieniu. A chcemy tutaj, żeby koń ładnie wewnętrzną łydką, jak zareagujemy, wysyłany był do zewnętrznej wodzy w rozluźnieniu, tak? Żeby mobilizować ciało konia do tego, by podnosił nogi. I tutaj to ćwiczenie narzuca i z prawej strony, i z lewej strony takie same działanie. Praca na drążkach, na kawaletkach jest nieodzownym elementem treningu koni i jeźdźców. Co daje koniom? Zdecydowanie umożliwia nam uatletycznienie ciała konia oraz poprawienie ruchu mięśni zadu, grzbietu, szyi i łopatki. Praca na kawaletkach daje nam dużo możliwości, ponieważ uczy konia szanowania drągów, uczy konia tego, by wyżej podnosił nogi, bardziej angażował zad, tak? Oraz właśnie tak jak już wcześniej wspomniałam, rozciągał mięśnie, czyli pracował nad tymi mięśniami, które nas najbardziej interesują w pracy skokowej czy ujeżdżeniowej. Kawaletki można jeździć w różnych kombinacjach, tak jak właśnie już wcześniej Wam wspomniałam, że będę przedstawiać Wam różne kombinacje związane z kawaletkami, które umożliwiają nam pracę na drążkach taką ujeżdżeniową lub przygotowującą do skoków. Musicie pamiętać, że praca na drążkach musi być adekwatna do danego poziomu konia i jeźdźca. Nie możemy dawać bardzo trudnych zadań, które sprawiają koniowi trudność oraz niemożliwość jego wykonania w danym momencie. Więc musimy mierzyć siły na zamiary i nie wymagać od konia od razu pracy na podwyższonych kawaletkach, by sobie z nimi radził, tylko stopniowo narzucamy trudności związane z kawaletkami. Moi drodzy, to na tyle. Mam nadzieję, że podobała Wam się opcja, którą Wam przedstawiłam na trening z koniem na Cavaletti. Będę tworzyć kolejne filmy związane z pracą na Cavaletti w kłusie oraz w galopie, więc zachęcam Was do śledzenia naszego profilu. Ja tymczasem żegnam się z Wami i do zobaczenia.